Cześć, w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie Cyanogen Moda 10.2, który już wyszedł w wersji stabilnej na prawie wszystkie urządzenia. Także zapraszam do oglądania tego odcinka. Seashard TV. Przedstawiam film. Recenzja Cyanogen Mod 10.2 na Asus Transformer Pad TF300T. Z playlisty Modyfikacja Androida. Pierwsze co, czyli to od czego zaczniemy, to wygląd oraz w ogóle no płynność działania całego systemu. Powiem tak, Cyanogen Mod 10.2 w tej wersji stabilnej no poprawił działanie trybu chata i teraz już pulpit nie zamula przy jego przywijaniu, tak jak to było w przypadku, nie wiem czy pamiętacie, na recenzji właśnie Cyanogen Moda 10.1. W menu mamy 5 ikonek poziomych, pionowych przepraszam, oraz 8 ikonek pionowych, więc jest to pojemność tak naprawdę większa niż w standardowym no stoku od Asusa czy CleanROM Xenogenesis. Więc mieści nam się więcej aplikacji na jednej karcie. I teraz tak, ja lubiłem sobie zawsze na Cyanogen Modzie ustawić jakąś fajną tapetkę z niebieskim ufolutkiem. I tutaj niespodzianka, bo jak wchodzę w tapety Cyanogen Moda, to widzę grzybki, trawkę, gałązki, listki i tak dalej. Tak naprawdę jest tylko jedna tapeta z niebieskim kosmitą, co jest tak troszeczkę podłamujące. Bo fajnie jednak było mieć w ogóle taką tapetę z tym całym ich logiem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, wchodzimy w przeglądarkę, fajnie, ładuje nam się. Zaczynamy sobie dalej przeglądać i wtedy, no tak trochę załamka. Na początku sobie ładnie przewijamy, jak to widać na filmiku, a potem a to zetnie tutaj, a to zetnie tam. Tak naprawdę działanie przeglądarki na tym ROMie jest beznadziejne w porównaniu chociażby do CleanROM Xenogenesis. Jeżeli oglądaliście recenzję tego ROMu, możecie sobie po prostu porównać działanie przeglądarki na CleanROMie oraz na Cyanogen Modzie 10.2. Cyanogen Mod 10.2 to jest czysty Android, bez modyfikacji i być może to właśnie dlatego działa wolniej niż CleanROM Xenogenesis, który jest wyładowany wszystkimi ulepszeniami itd. No, w każdym razie niestety Cyanogen Mod 10.2 to może być kiepski tak jakby ROM, który służy do dynamicznej pracy. Cyanogen Mod zawsze słynął z tego, że miał naprawdę bardzo wiele ustawień. Ale teraz niespodzianka. Czego brakuje? Brakuje ustawienia systemu. Jak to? Ekran domowy, czyli mamy tak naprawdę ustawienia naszego launchera, czyli trybu chata. I ekran blokady, motywy, interfejs, czyli tak naprawdę, nie chcę brzydko powiedzieć, ale trochę sobie z nami tak żarty robią, bo od Cyanogen Moda dostajemy tylko jakieś bardzo proste narzędzia do zmieniania wyglądu systemu, co jest według mnie trochę takie rozczarowywujące. Brak mi słów na to, bo ja zawsze Cyanogen Moda ogólnie instalowałem, dlatego żeby mieć naprawdę kupę tych ustawień takich, dzięki którym mogę sobie zmienić wszystko bez instalowania jakiejś super aplikacji. Co mi to da, że mogę sobie, nie wiem, ustawić jakąś czynność do guzików nawigacyjnych, jak chociażby zrzut ekranu, no ale ja wolałbym, nie wiem, mieć ustawienia systemu, wyłączyć Tegra Prism albo coś takiego, ale nie da się po prostu. A tak w ogóle, co to jest ta Tegra Prism? To jest coś takiego, to jest taki silnik graficzny od Nvidia, który na przykład na Cyanogen Modzie 10.1 dało się wyłączyć, ale na 10.2 już się nie da. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego wprowadzili taką politykę. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że Cyanogen Mod stał się firmą i chcą tak naprawdę, no nie wiem, co chcą osiągnąć w ten sposób. W każdym razie tak się stało, że Cyanogen Mod sam zrezygnował ze swoich największych zalet. Co jest, no trochę głupie, ale wróćmy do Nvidia Prisma. Jest to coś takiego, które niby nam ulepsza kolorki. Jak sobie zauważycie,
na przykład ładując ustawienia, na tym filmie tego nie widać, bo to ciężko jest uchwycić kamerą, ale gołym okiem bardzo łatwo jest to zauważyć. Jest to coś takiego, że po prostu tło, załadujemy jakąś aplikację i to tło dalej jakoś tam się zmienia, ładuje, te kolorki się jakoś poprawiają, a potem mamy milion zielonych pasków w dół, niebieskich, tak jakbyśmy mieli w ogóle ekran z jakichś bardzo szerokich pasków RGB, ale no ja już tu nic nie poradzę, bo żeby włączyć teraz Nvidia Prisma, trzeba ściągać dodatkową aplikację z Google Play. Można to wyłączyć na przykład aplikacją Tegra Overclock, ale ta aplikacja jest płatna. A nawet sam Asus na swoim stoku, czyli na oficjalnym ROMie, pozwala wyłączyć Nvidia Prism. Ja uważam to za po prostu żenadę w wykonaniu CyanogenModa, że Asus od siebie oferuje więcej funkcji niż no, grupa CyanogenMod. Takie troszeczkę jest to załamujące, ale no, sami sobie taką drogę wybrali. Ponoć jest to dlatego, że CyanogenMod stał się firmą i chcą być bardziej przystępni dla początkujących użytkowników. No i to wszystko, ale nie, to, nie tędy droga, panowie. Dźwięk. Tutaj nic nam się nie zmienia, mamy wszystko po staremu, wyświetlacz również. A ustawienia przyciski. To jest akurat ciekawe, bo mnie się wydaje, że to nie jest funkcja CyanogenModa. A być może jest. W każdym razie możemy sobie ekran obrócić o 180 stopni. I to jest chyba no, jedyna taka coś, czego inne ROMy nie mają na plus dla CyanogenModa. Aczkolwiek jeszcze ta zakładka przyciski. Ja z tymi przyciskami się spotkałem zarówno na Androidzie 4.3, na Androidzie KitKat, na Paranoidzie, CyanogenModzie i innych tego typu ROMach, na TF300 i na LG G2, więc nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy to jest funkcja, którą daje nam CyanogenMod. W każdym razie możemy sobie tutaj zmodyfikować menu restartowania. Znaczy chodzi mi o, no tak, o power menu, czyli o to menu, które nam wyskakuje, kiedy trzymamy przez długi czas przycisk zasilania na naszym tablecie. Ale czy ja wiem, czy dlatego warto instalować CyanogenModa? No nie wiem, jeżeli chodzi o baterię. Tutaj jest wielki plus dla grupy CyanogenMod, gdyż bateria chodzi dużo lepiej niż na stoku i w końcu nie ma tego bugu ze stacją dokującą. Ja mam tak, że podłączam tablet ze stacją na noc, bez ładowania, a na drugą noc już jest tablet rozładowany i stacja jest rozładowana, chociaż nawet z niego jakoś specjalnie nie korzystałem. W każdym razie tak jest na CleanROM Xenogenesis, na CyanogenModzie tego nie ma. Tu praca na baterii jest dużo dłuższa. Profile to jest coś akurat, w czym się sam nie zagłębiałem jakoś zbytnio. GPS działa ładnie, jest to wersja stabilna, wszystko no jest fajnie, ogólnie tutaj jakoś w ustawieniach nie mamy jakichś w ogóle zmian w porównaniu do zwykłego OSP czy oficjalnego programowania Asusa. Aczkolwiek jest jeden błąd. W kopii zapasowych i kasowaniu danych mamy ustawienia fabryczne. I z tej opcji nie wolno korzystać na żadnym ROMie dla Asusa TF300T, bo po prostu tablet się zbrikuje. Prawdopodobnie. No i tutaj mamy ten zaawansowany restart, czyli że możemy bezpośrednio zrestartować tablet do recovery, fastboota i tak dalej. Ale czy dlatego warto instalować CyanogenModa? No ja nie wiem. Bo nawet CleanROM Xenogenesis ma taką funkcję, chociaż bazuje na stoku. Teraz widzicie, jak wygląda to Advanced Power Menu. Ja używałem tego czasami na niektórych filmikach, żeby szybko włączyć recovery. Ale jest jedna rzecz na plus, gdyż możemy używać ADB poprzez Wi-Fi. Czyli nie potrzebujemy kabelka, aby połączyć się, aby połączyć tablet z komputerem. I tu wydajność. Tu jak zawsze mamy tylko stokowe taktowanie procesora, czyli 1300 MHz. Nie możemy go podkręcić bez custom kernela. Wersja CyanogenMod, jak mówiłem, jest to CyanogenMod 10.2.0, czyli wersja stabilna, Android 4.3.1. I tutaj mamy takiego żelka. I jak przytrzymamy ten napis, nie, jak przytrzymamy żelka, mam się takie, no dużo tych żelków pokażę. Mi się nigdy nie udało tych wszystkich żelków z tego ekranu sprzątnąć. No ale jak komuś się uda, to będę z was dumny. Piszcie w komentarzach, czy się kiedyś w ogóle bawiliście z takim czymś.
I teraz tak, mamy Cyanogen Mod Update. Jest to coś, o czym sobie powiemy w następnym filmiku, czyli że możemy sobie aktualizować Cyanogen Moda tak po prostu z poziomu tabletu. Jest to coś, co działa podobnie jak aktualizacje OTA. Teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz. Niestety tutaj aparat mi się nagle zepsuł, to znaczy karta pamięci w aparacie i musiałem kawałek filmiku dogrywać telefonem. Przepraszam was bardzo. Ale w każdym razie to po prostu to jest bardzo ważna rzecz. Ja tak przynajmniej uważam. Wi-Fi Direct. Funkcja Wi-Fi Direct jest wspierana przez nasze urządzenie. Przez Cyanogen Moda teoretycznie, gdyż tak naprawdę... to Wi-Fi Direct w ogóle nie działa, bo nawet się nie włącza. Dlaczego? Nie wiem. W każdym razie odkryłem nawet coś takiego, że mamy dostęp do internetu poprzez Bluetooth. Jeśli na przykład sobie udostępnimy przez nasz telefon internet na Bluetooth, no i będziemy mieli internet przez Bluetooth, a nie przez Wi-Fi. Oczywiście tutaj mamy takie coś, że możemy sobie wszystkie aplikacje sprzątnąć jednocześnie, czego okazuje się na stoku nie ma. A ja się do tego już przyzwyczaiłem na CleanRoom Xenogenesis na przykład, to jest. I teraz tak, jeżeli chcemy, żeby nam aplikacje działały płynnie, po prostu musimy je przenieść na kartę microSD. I taka jest zasada na każdym ROMie. Chodzi o to, że nasz tablet po prostu no, ma za słabą pamięć wewnętrzną, jest ona po prostu zbyt wolna i dlatego wszystkie gry tak tną. Oczywiście myślę, że jeszcze będzie jakiś filmik, którym się na tym skupimy, aczkolwiek teraz przejdźmy sobie do klawiatury. Gdyż klawiatura działa ładnie, mamy pokazany procent baterii na tablecie, ale... No, ale na tym się kończy wsparcie do klawiatury. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nawet Cyanogen Mod dołączył taką aplikację jak... KM Launcher, czyli ja tak domniemam... Tak, to jest Keyboard Manager Launcher, ale on tu nam za wiele nie daje. Gdyż znaków nadal polskich nie będzie. Oczywiście nakręcę specjalny odcinek o tym, co zrobić, aby mieć polskie znaki na każdym ROMie. Myszka oczywiście działa ładnie, multitouch na touchpadzie również. Możemy sobie złapać dwoma paluszkami za touchpad i przesuwać sobie po prostu, no jak w normalnym multitouchu. Ale teraz zobaczmy, jak działa klawiatura. Więc właśnie, zamiast Eś wyskakuje ten taki niebieskie, to niemieckie B. No i tak to jest. No w każdym razie dziękuję za obejrzenie recenzji Cyanogen Moda 10.2. Jak już mówiłem, w następnych odcinkach przejrzymy sobie po pierwsze możliwość aktualizacji OTA Cyanogen Moda oraz opowiemy sobie o tym, co trzeba zrobić, aby mieć polskie znaki na klawiaturze sprzętowej od Asusa. Zapraszam do oglądania pozostałych odcinków, gdyż mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się ich zrobić naprawdę bardzo dużo. Teraz będzie po prostu taki okres, że postaram się wziąć w garść i nakręcić ich jeszcze więcej. W każdym razie, jeżeli macie jakieś propozycje co do następnych odcinków lub pytania, możecie pisać śmiało w komentarzach lub na adres e-mail cishardtv@gmail.com. Lub też możecie oczywiście dodać mnie do kręgów na Google Plus. Tam, jak już się niektórzy przekonali, najszybciej dodaję informacje o nowych filmach, o takich ważnych rzeczach dla naszych urządzeń. I to jest ogólnie fajne miejsce do dyskusji na temat Androida i tym podobnych. Dziękuję, cześć, do następnego odcinka.